Jako gospodarz i może jako najmilszy udziałowiec aglomeracji cieszę się bardzo, że spotykamy się, może nie tak uroczyście, wiem, że uroczyste jakieś jeszcze uroczystości związane z tą naszą inwestycją odbędą się troszkę później, ale dzisiaj podpisujemy umowę, na którą czekamy już bardzo, bardzo długo i myślę, że ruszymy, że tak powiem, z kopyta z tymi inwestycjami. Wiem, że jeszcze stoi mały taki problem, ale myślę, że tu wspólnie jakoś tyle żeśmy pokonali, że i tu też się domówimy. Chciałem przywitać serdecznie pana prezesa Adama Krzyszkowa. Funduszu pana dyrektora Lechcika. Dyrektor, która się zajmuje bezpośrednio tutaj naszym projektem. Wójtowie, burmistrzowie, znamy się, jest też przedstawiciel Rady Nadzorczej spółki, pan Rzymowski. Z mojej strony na razie tyle. Oddaję głos dla prezesa Faja. Chciałem powiedzieć, że 21 listopad jest to, odbije się w karcie historii czterech samorządów, jak i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Giżycku. Bardzo wyraźnie walczyliśmy o ten projekt od 2008 roku, od momentu, kiedy odważną decyzją samorządu miasta Giżycko, gminy Giżycko, gminy Miłki, gminy Krukranki, jak również dyrekcji oraz Rady Nadzorczej PWiK-u Giżyckiego, aglomeracja została powołana po to, żeby zrobić studium wykonalności, złożyć wniosek i ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. No dzisiaj po wielu staraniach, wielu walkach i trudach udaje nam się tę umowę podpisać. Z tego tytułu chciałem podziękować swoim udziałowcom, swoim właścicielom, którzy bardzo mocno wstawiali się za projekt. Naprawdę dużo pracy wnieśli w to, żeby dzisiaj ten dzień nastąpił. Dla pani burmistrza Antypiotrowskiej, dla pana wójta Andrzeja Śląskiego, dla pana wójta Stanisława Mąsiekowskiego, jak również dla pana wójta Władysława Gładkowskiego, którego dzisiaj z powodów zdrowotnych nie ma. Jest pan skarbnik Arkadiusz Słowik jako przedstawiciel gminy Kruklanki. Mogę powiedzieć, że jako zarząd, że zadania, które postawili mi właściciele nadzorowani przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym zostały dopełnione, ponieważ spółka powstała przede wszystkim do tego, żeby zrealizować mazurski master plan regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Cała inwestycja ma szeroki aspekt, ponieważ jest duży problem z zanieczyszczeniami w naszym regionie z jakością wód, a te inwestycje przyczynią się do poprawy oprócz warunków środowiskowych, również jakości wody pitnej, ponieważ w ramach inwestycji będą realizowane, będą modernizowane stacje uzdatniania wody. Jeszcze raz o Ciebie bardzo się dziękuję. Też chciałem podziękować dla przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dla pana prezesa Krzyśkowa, dla pana dyrektora Rechcika, dla pani kierownik Zaborowskiej, którzy na każdym etapie dużo pomagali, wspierali również na etapie oceny merytorycznej drugiego stopnia, też dużo pracy wnieśli w cały projekt. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Tutaj o zabranie głosu w zrobienia właściciela. Ale chcę wyrazić, myślę, że w imieniu nas wszystkich udziałowców w spółce WIG Aglomeracja Giżycko. No, wielką radość, że wreszcie po latach prawdziwej męki, to była droga przez mękę, począwszy, że po latach udało nam się wreszcie doprowadzić do szczęśliwego finału. Zaczęliśmy od przekonywania swoich rad. Udało się przekonać rady, chociaż nie było tak łatwo. Potem, kiedy już mieliśmy
projekty techniczne, a też nie było łatwo, żeby wszystkie przygotować, czy nawet wcześniej już szykowaliśmy część projektów, część w trakcie. Potem okazało się, że wypadliśmy z listy, ponieważ mamy za mało punktów. I na tym etapie bardzo nam pomógł pan poseł Sławomir Rybicki, w tym sensie, że jeszcze raz na wniosek Ministerstwa Środowiska zostały przeanalizowane punkty i okazało się, że jednak racja była po stronie samorządów. Potem, kiedy już znaleźliśmy się na liście, okazało się, że jesteśmy na bardzo odległej pozycji. Musimy konkurować z dużymi samorządami, które miały wnioski nie na około 80 milionów, tak jak my, tylko na 300-400 milionów, a wiadomo, że takie duże kwoty od razu zabierały część tej puli do dyspozycji. No i wreszcie tutaj też dzięki zaangażowaniu pana wójta, pani poseł Danuty Pietraszewskiej z kolei z Rudy Śląskiej, zaprzyjaźnionej z gminą Giżycko, udało nam się szczęśliwie doprowadzić do końca. Ja chcę podziękować właśnie dzisiaj, ale będziemy jeszcze, tak jak pan wójt zaznaczył, dziękować oficjalnie, jak tylko będziemy mieli wiosnę. A wiosna to jednocześnie 400 lat Giżycka, więc będzie nam miło gościć również wszystkich na naszym 400-leciu. Więc tak, chcę podziękować właśnie panu posłowi Sławomirowi Rybickiemu, pani poseł Danucie Pietraszewskiej, panu posłowi Adamowi Krzyśkowowi, który już na ostatnim etapie bardzo, bardzo nas wspomógł, że właściwie tak wspomógł, że jest możliwa realizacja tego projektu. Bez was tego projektu by nie było i byśmy tego nie realizowali. Jak również chcę pomóc wszystkim parlamentarzystom, którzy też angażowali się w pomoc i wsparcie naszych działań. Chcę też podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Musimy się tutaj podlizywać mocno, bo to instytucja zarządzająca, która będzie bezpośrednio nadzorowała realizację naszego projektu. Myślę, że dzięki tej inwestycji, która wyraźnie podkreślimy, jest największą inwestycją, kwotowo przynajmniej, którą realizujemy tutaj w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, bo to jest 80 prawie milionów złotych. Z tego znaczące dofinansowanie Unii, więc takie inwestycje wcześniej nie realizowaliśmy aż na taką skalę, przynajmniej tutaj w obrębie naszych samorządów. I dlatego mam nadzieję, że skończył się jeden trudny etap, zaczyna się następny trudny, bo trudny etap to jest wykonawstwo, a potem jeszcze jeden następny, czyli rozliczanie. Więc zdajemy sobie z tego sprawę, mamy już sporo doświadczeń w realizacji środków, realizacji projektów z udziałem środków unijnych, więc myślę, że wszystko będzie dobrze i też się szczęśliwie zakończy. Oczywiście nie robimy tego bez jakiegoś konkretnego celu. O celach mówił już pan prezes, czyli poprawa jakości wód, poprawa naszego środowiska naturalnego. No i co najważniejsze, my jesteśmy naprawdę cudem natury, chociaż w tej pierwszej siódemce się nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy się w pierwszej czternastce i znaleźliśmy się też jako jedyne takie cudowne miejsce naturalne z Europy w tej czternastce, więc my naprawdę zasługujemy na te projekty. Dlatego dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim i również moim kolegom, bo akurat sami koledzy, współudziałowcom, a także radom poszczególnych gmin, że zrozumiały ten temat i że z pełną odpowiedzialnością podjęły w odpowiednim momencie decyzję.
podsumuję, jeszcze tylko dodać, że wartość całego projektu jest to 79,80 milionów, z czego wkład unijny jest to około 41 milionów, więc to jest bardzo znaczący wkład i pomoc Unii w realizacji tego projektu. Teraz jeśli mógłbym pana prezesa Krzyśkowa o parę słów poprosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A, przepraszam, panie prezesie. Zapomniałam jeszcze o bardzo ważnej osobie. Zapomniałam o panu ministrze Stanisławie Gawłowskim. To właśnie pan minister podjął decyzję o realizacji naszego projektu ostatecznie i decyzję nie, bo to były tam poszczególne punkty i kolejność na liście. Ale pan minister bardzo mocno zaangażował się w nasz projekt i jak tutaj był na wiosnę, kiedy był uruchamiany system powiadamiania ratunkowego na naszych jeziorach, to już wtedy mówił, że naprawdę te nasze Mazury zasługują na ten projekt. Przepraszam, że zapomniałam o tym, ale musiałam dodać. O, proszę bardzo. Jasne. Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, Panowie Wójtowie, Szanowni Państwo. Tak zacząłem sobie myśleć, układać, jak tu spiąć tą dzisiejszą naszą inwestycję, ponieważ tak mi się przypomina, że właśnie budowa oczyszczalni i modernizacja oczyszczalni była jednym z pierwszych projektów realizowanych w ramach masterplanu. I pamiętam, jak wtedy też uczestniczyłem w otwarciu po zmodernizowaniu, jak wtedy żeśmy mówili, jakie to jest ważne, jakie to jest istotne dla Wielkich Jezior Mazurskich. I w tej chwili niejako dopinamy, tak, w innej sytuacji gospodarczej, w innych uwarunkowaniach, ale dopinamy ten właśnie projekt, żeby Giżycko jako tą perłę tych Mazur w koronie należycie i odpowiednio wyeksponować, tak? Już nie tylko ze względu na panią burmistrz, ale ze względu na to, że miasto jest dopieszczone coraz bardziej i naprawdę z uwagi na to, że jednak oczyszczalnia budziła również pewne lokalne tutaj uciążliwości, tak? I o tym to mieliśmy też na względzie, że tą sprawę uda się rozwiązać. A z drugiej strony, że właśnie jest to przykład takiej dobrej współpracy, że to nie jest narzucanie woli dużego samorządu swoim sąsiadom, bo to z tym mamy bardzo często duże problemy, żeby tą komunikację udrożnić i zapewnić taką właściwą komunikację. I myślę, że tutaj jesteście Państwo w ramach tej aglomeracji dobrym przykładem takiego współdziałania, realizacji wspólnych celów dla dobra ochrony środowiska. No i tym bardziej, że to w takich okolicznościach przyrody się wszystko odbywa. I wszystkim nam tutaj przyświeca ten jeden cel, żeby Mazury zachować w jak najlepszej jakości, w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń. A że jest to również szansa rozwojowa dla gminy wiejskiej Giżycko, dla Miłek, które też tak troszeczkę traktowane są jako gmina taka tranzytowa, tak? Bo to szybko przejechać w drodze do Warszawy. Tak? Więc tutaj uzbrajanie tych kolejnych terenów. Szybko nie, bo będą mieli radar. W każdym razie bardzo się cieszę, że tutaj również w ustach pani burmistrz usłyszałem te słowa podziękowania dla tych wielu ludzi dobrej woli, którzy się przyczynili do sukcesu tego projektu. Bardzo dobrze, że o tym pamiętacie, bo rozumiem, że pani burmistrz ma plany jeszcze co najmniej na kilka kadencji. W związku z tym tych sojuszników trzeba sobie pozyskiwać z każdej strony. A w podsumowaniu powiem tyle. Czasami trzeba poświęcić trochę przygotowanie dobrego projektu, mądrego projektu, mądrze poukładanego, ponieważ to już tak się porobiło, że w tej chwili nie sztuka jest dostać dotacje,
ale sztuka jest tą dotację rozliczyć w sposób prawidłowy. I tego Wam serdecznie życzę. Za chwilę podpiszemy tutaj te umowy i życzę, żeby tak sprawnie odbyło się również przekazywanie środków i rozliczanie poszczególnych elementów tych robót. A nie trzeba nikogo tu przekonywać, że są to elementy ważne, potrzebne, dostrzegane w skali całego naszego regionu, ale również, tak jak pani burmistrz powiedziała, i państwa, bo Ministerstwo Środowiska też dostrzega i tutaj bardzo przyjaźnie do wszystkich inicjatyw, które mają gdzieś w zapisie Mazury czy Mazurski, bardzo przyjaźnie podchodzą i my też mamy dzięki temu ułatwioną rolę. Także, szanowni państwo, jest nam szczególnie miło. Tutaj jeszcze oczywiście w pracach nad przygotowaniem tych projektów umów brała również pani prezes Maria Sokol, która bardzo emocjonalnie tutaj zawsze podchodzi, kiedy rzecz dotyczy Giżycka i aglomeracji giżyckiej, to naprawdę pani prezes odsuwa inne zajęcia na bok, żeby właśnie pochylić się nad aglomeracją. Także, szanowni państwo, myślę, że nadeszła ta chwila, kiedy się tutaj z panem prezesem pochylimy i podpiszemy. Umowa 25 stron. Dobrze. Proszę przyjąć tę umowę. To będzie wstęp tego etapu przygotowań do realizacji, ale dzięki dobremu przygotowaniu niech to będzie właśnie w tej chwili szansa na szybkie i dobre wdrożenie, tak żebyśmy jak najmniej mieli problemu z wdrożeniem tego projektu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Podpisanie umowy to jest dopiero początek całej realizacji, ale mam nadzieję, że i wierzę w to, że zostaje to wszystko zrobione w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziękuję bardzo.